cześć, jestem Klaudia, to kanał No i już. Witam Was w szybkich odpowiedziach. Wskaż równania reakcji chemicznych, których wydajność zwiększy się po podwyższeniu ciśnienia w warunkach izotermicznych. Odpowiedź uzasadnij. Aby określić, jak zmiany ciśnienia wpływają na stan równowagi, najpierw należy określić, ile moli substratów, czyli tego po lewej, i produktów w stanie gazowym znajduje się w danym układzie. Podwyższenie ciśnienia powoduje przesunięcie się stanu równowagi chemicznej w tą stronę, gdzie znajduje się mniej moli substancji gazowej. No to lecimy. Stan równowagi w podpunkcie A przesunie się w stronę produktów, ponieważ stosunek liczby moli gazowych substratów do produktów wynosi 2. Tu nie ma nic, to znaczy, że jest 1. Tu mamy 2 do 1, bo tutaj mamy produkty gazowe. Czyli tutaj mamy, że zwiększy się. Zaznaczamy. B. Stan równowagi przesunie się w prawą stronę, ponieważ stosunek liczby moli gazowych substratów do produktów wynosi 1 do 0. Dlaczego do 0? No bo tutaj mamy 1, a z tej strony w ogóle nie mamy produktu gazowego, więc jest 0. Stąd stosunek 1 do 0, czyli wydajność nam się zwiększy. C. Stan równowagi nie przesunie się w żadną ze stron, ponieważ stosunek liczby moli gazowych substratów do produktów wynosi tutaj 4 do 4, na to jest po prostu 1 do 1. D. Stan równowagi przesunie się w stronę produktów, ponieważ stosunek liczby moli gazowych substratów do produktów wynosi, tu są 2 mole łącznie produktów gazowych, a tutaj jest 1, czyli mamy 2 do 1. Zaznaczamy. Stan równowagi nie przesunie się znowu tutaj w żadną ze stron, ponieważ stosunek liczby moli gazowych substratów do produktów wynosi 1 do 1. Dziękuję Wam serdecznie za uwagę i no i już.